dzisiejszym odcinku odpowiadam na odwieczne pytanie, w co się ubrać na wesele, na komunię, na chrzciny, czyli będzie 5 stylizacji na okazję i będzie Francja elegancja. Zapraszam! Dzień dobry, ja nazywam się Monika Jurczyk, osa osobista, stylistka. Dzisiaj o tym, o co pytacie w zasadzie najczęściej, czyli w co wypada się ubrać na wesele, na chrzciny, na komunię. Mi się zawsze wydaje, że to jest takie pytanie, które nie jest aż takie ważne, o tyle, że po prostu możecie się ubrać tak, jak chcecie, żebyście wyczuły się dobrze i niekoniecznie trzeba się trzymać wszystkich konwenansów. I mam nadzieję, że to Wam w tym odcinku pokażę, dlatego że będą dwie sukienki, no bo oczywiście jak myślimy, że idziemy jako gość do kogoś na wesele, to od razu myślimy, że musimy ubrać się w sukienkę, więc sukienki będą, natomiast to wcale nie jest obligatoryjne, że to musi być koniecznie sukienka, ponieważ będą też dwa garnitury i będzie kombinezon. Dlaczego? Dlatego, że możesz być jaka chcesz. Oczywiście, jeśli chodzi o zasady, o pewien dress code, o podkreślenie ważności chwili ubraniem, tutaj będziemy się trzymać tych zasad, dlatego, że to jest bardzo ważne, żeby ubrać się elegancko, bo tym samym okazujemy szacunek tym osobom, których dana uroczystość dotyczy. Dzisiejsze stylizacje to stylizacje ubrań polskiej marki Makalu, więc uszyte i wyprodukowane w Polsce. Zacznę od stylizacji, która jest chyba najmniej oczywista, czyli od białego garnituru. Ja tutaj ten garnitur z lampasem połączyłam z czarną, zwykłą, ale błyszczącą koszulką na ramionczkach i bardzo oryginalnymi butami z frędzlami, dlatego że to jest taki garnitur, który można wykorzystać na różne okazje, nie tylko idąc na jakąś ważną uroczystość, dlatego że ten garnitur z białą koszulą i zwykłymi czarnymi czułenkami spokojnie nadaje się też do pracy, ale żeby nadać mu takiego wizytowego charakteru, no to można pokręcić włosy, zrobić mocniejszy makijaż i właśnie trochę pobawić się kolorami. No te moje buty, one są w mojej szafie już dość długo. Myślę, że 7 lat jak nic. I no one są na tyle spektakularne, że właśnie bardzo fajnie dodają tego modowego twista takim zwyklejszym stylizacjom. Jeżeli nie macie takich z frędzlami, to mogą być też fajne sandałki, to mogą być czerwone szpilki, fuksjowe szpilki, czy modne neonowe, takie limonkowe albo żółte, też by świetnie do tego garnituru wyglądały. Jeśli chodzi o ten lampas z boku spodni, to on będzie bardzo fajnie wydłużał sylwetkę, a samo taliowanie marynarki będzie tą sylwetkę wyszczuplało. Sam fakt, że pod spodem jest czarna koszulka, ona też będzie wyszczuplać, ona ma też dekolt, więc jeżeli jesteście sylwetką plus size, jeżeli jesteście krąglejsze u góry, to taki dekolt plus taliowana marynarka absolutnie się też dla Was fajnie sprawdzi. Kolejna stylizacja. Zobaczcie, zmieniłam tylko marynarkę. Zmieniłam marynarkę z białej na różową i związałam włosy, do tego dodałam złote kolczyki, żeby było tak bardziej strojnie. Związałam włosy, bo chciałam te kolczyki wyeksponować. Pamiętajmy, że no jak mamy długie włosy i długie kolczyki, to one gdzieś znikną i wtedy, jeśli chodzi o stylizację, to lepiej wybrać pierścionek albo bransoletę, albo piękne naszyjnik, a kolczyki eksponujemy właśnie związując włosy. Jak wiecie, bo już mnie znacie trochę, ja preferuję raczej taki luźny styl, jeśli chodzi o czesanie, więc po prostu te włosy związałam, ale myślę, że jeżeli ktoś lubi takie gładkie, błyszczące kitki na przykład, to taka kitka też do tego świetnie by wyglądała. Jeśli chodzi o marynarkę, to ta marynarka w zimnym, fuksjowym kolorze będzie odpowiednia właśnie dla zimnych typów kolorystycznych, bo pięknie podkreśli bladą cerę i pięknie podkreśli zimny odcień oczu.
sama marynarka różowa już dodaje trochę takiego bardziej imprezowego charakteru, więc też warto to przemyśleć. Tutaj zdecydowałam się na spokojniejsze buty, całkowicie zakryte, bo jeżeli w grę wchodzi pójście na przykład do kościoła, no bo jeżeli to chrzciny, komunia na przykład, czy ślub kościelny, to dress code wymaga, żeby palce, pięty były jednak zakryte. Oba te garnitury, moim zdaniem, to jest świetne rozwiązanie, jeśli chodzi o każdą z tych imprez, które wymieniłam. Jeżeli nie czujecie się dobrze w sukienkach, jeżeli czujecie się w sukience zbyt przebrane, jeżeli nie czujecie się w sukience sobą, to właśnie garnitur jest taką super alternatywą, jeśli chodzi o wesele. Jestem pewna, że dziewczyn w garniturze będzie bardzo mało, więc też można się fajnie wyróżnić. Jeśli chodzi o ten biały garnitur, to pamiętajcie, żeby koniecznie dać tutaj ciemne dodatki, dlatego że z białymi dodatkami możecie trochę za bardzo przypominać pannę młodą. Jak widzicie, zaczęłam od stylizacji niestandardowych, więc tej konwencji będę się trzymała. Kolejna moja propozycja to kombinezon. Kombinezon ten, który mam na sobie. Zauważcie, że on ma piękne, przezroczyste rękawy i to jest ten detal, który sprawia, że przestaje to być kombinezon na co dzień czy do pracy, a zaczyna być to kombinezon wizytowy. Tutaj przed Wami siedzę w bardzo prostej stylizacji, czyli mam po prostu granatową opaskę, żeby przytrzymywała włosy i moim zdaniem do tego szpilki i to wystarczy, żeby dobrze wyglądać. Można też związać włosy, dodać do tego długie kolczyki i też będzie pięknie. W tej stylizacji, którą widzicie na filmie, dałam moje ulubione sandałki niebiesko-granatowe, żeby było lekko na dole. Bałam się, że jeżeli buty będą zabudowane, to ten kombinezon zrobi się przyciężki i mniej letni, raczej bardziej zimowy, ale oczywiście na przykład błyszczące, lakierowane szpilki czarne i błyszcząca czarna torebka też by do tego pięknie pasowały. Dlaczego? Dlatego, że granatowy kolor w połączeniu z czernią daje takie fajne, niesamowite wrażenie głębi, więc warto te kolory ze sobą nosić, a zobaczcie, jak ktoś ma niebieskie oczy, jak ja, jak bardzo ładnie granatowy kolor z nimi współgra. Pamiętajmy, że czarny kolor, który jest uważany u nas za bardzo elegancki, on pasuje raczej na okazje wieczorne. Jeżeli mówimy tu o okazji typu komunia, chrzest czy wesele, to wybierajmy trochę lżejsze kolory. Ten garnitur w czerni byłby bardziej sylwestrowy, bardziej karnawałowy. Granat będzie tu zdecydowanie bezpieczniejszym wyborem. Jeśli chodzi o moje ukochane dziewczyny plus size, to ja wiem, że one bardzo boją się takich kombinezonów, ale zauważcie, to jest fason, który dla plus size'ów jest także bardzo fajny, bo jest dekolt w kształcie litery V. Są rękawy, ale przezroczyste, więc sylwetka jest nadal lekka, a jeżeli uważacie, że macie coś do ukrycia tutaj akurat w tej przestrzeni, to te rękawy bardzo fajnie się sprawdzą. Talia w tym kombinezonie jest dość wysoka, więc mocno wydłuża nogę. I uwaga, ten kombinezon nie jest obcisły w okolicach brzucha, więc jeżeli chcecie się czuć w tej okolicy bezpieczne, to taki kombinezon też będzie dobrym wyborem, więc nie bójcie się i próbujcie. Zresztą o tym jest cały mój e-book plus size, żeby być odważną, żeby próbować, bo największy problem, który ja zauważyłam u dziewczyn, które noszą większe rozmiary, jest taki, że mamy w swojej głowie mnóstwo ograniczeń, co wolno, czego nie wolno, tego na pewno nie znajdę, w tym na pewno będę wyglądała źle, a po spróbowaniu okazuje się, że można, więc jak najbardziej. Takie kombinezony z dekoltem V, ze sztywniejszego materiału też będą bardzo, bardzo fajne.
Jeśli chodzi o mniej kontrowersyjne propozycje, to są oczywiście sukienki. Tutaj w tym wideo dzisiaj prezentuję Wam dwie. Obie bardzo fajne, ale w sumie dość różniące się stylem. Pierwsza sukienka w kolorze mocnej fuksji, jest widoczna, bardzo elegancka, bardzo fajnie będzie trzymała też figurę w ryzach, bo jest bardzo przy ciele, ale jest ze sztywnego materiału i do tego ma podszewkę, czyli będzie pasowała na różne figury. Pięknie podkreśli rozmiar 34, 36, 38, ale też wspaniale wyeksponuje wszystkie zalety rozmiarów powyżej. Znowu, ma piękny dekolt wysmuklający, świetny rękawek, który nie kończy się w najszerszym miejscu ramion, to jest bardzo ważne, dlatego że jak coś kończy się w najszerszym miejscu ramienia, to mocno go poszerza. Ten rękawek w fuksjowej sukience jest trochę dłuższy, więc jest bezpieczniejszy i bardzo fajnie wyszczuplający. Detal w tej sukience, czyli ta czarna kokarda w okolicach talii, bardzo fajnie dodaje kobiecości całej stylizacji. Ja do tego dobrałam czarną kopertówkę, po prostu zawsze mi się wydaje, że jedną kopertówkę warto mieć w domu. Może być czarna, wiem, że większość z Was ma czarną, ale zauważcie, że tutaj już nie mam czarnych butów, tylko znowu szare, zabudowane szpilki, dlatego że nie chciałam zrobić takiej prostej stylizacji. Czarna kokarda, czarna kopertówka i czarne buty. Wolałam dodać lekkości butami jasnymi. Zresztą jasne buty bardzo fajnie też wydłużają nogę, co możecie zaobserwować na wideo. Więc nie bójcie się jasnych butów, nie bójcie się jasnych kolorów do takich sukienek. To jest trochę taka sukienka w stylu Jackie Kennedy. Naprawdę bardzo stylowa, bardzo elegancka, ale w kolorze idealnym właśnie na okazje, o których tu dzisiaj mówimy. Moim zdaniem to jest na przykład sukienka dla mamy panny młodej. Niezbyt strojna, z wielką klasą, ale we wspaniałym kolorze, tak żeby mama też na tym weselu czuła się gwiazdą. I ostatnia na dziś stylizacja, chyba moja ulubiona z tych wszystkich, dlatego że ja mam ostatnio jednak słabość do przezroczystości i mam słabość do kropeczek, groszków wszelakich i wzorków, dlatego ta sukienka skradła moje serce. Jest to sukienka słodziutka, naprawdę. Czułam się w niej trochę jak dziewczynka, co było bardzo fajne, bo wiadomo, że garnitur dodaje siły, człowiek się czuje taki ostrzejszy, dlatego że jest struktura, więc mocno nas to trzyma w ryzach, a to była jedyna z tych stylizacji, taka faktycznie delikatna, faktycznie dziewczęca. Znowu kolor granatowy, zamiast czerni te rękawy bardzo fajnie dodają lekko. W zasadzie, jeśli chodzi o stylizację, to przy takich rękawach już nie trzeba nic. Ja zrezygnowałam z biżuterii, ale postanowiłam spiąć włosy, oczywiście artystyczny nieład, jak to u mnie, i założyć tę opaskę, którą tutaj też widzicie, dlatego że uważam, że to jest taka opaska, ponieważ jest metalowa i z pięknymi kamieniami, to nadaje się na takie eleganckie okazje, też fajnie trzyma włosy i sprawia, że fryzura, nawet jak będziemy tańczyć całą noc, będzie się fajnie trzymała. Więc to jest tak naprawdę jedyny dodatek i buty, które już widziałyście w poprzedniej stylizacji z kombinezonem, czyli granatowo-niebieskie, tak żeby z jednej strony podkreślić ten granat sukienki, z drugiej, żeby było lekko i trochę jednak niegrzecznie, dlatego że wydaje mi się, że gdyby tutaj wystylizować tą sukienkę nawet z płaskimi butami, na przykład z kokardką, ona wyglądałaby świetnie, natomiast zrobiłby się z tego taki styl baby doll, bardzo słodki, a w moim przypadku jednak ta
kropelka siły czy jakiejś takiej niepokorności w ubraniu musi być. Ale jeżeli byście chciały wystylizować tę sukienkę na baby doll, to oczywiście można. Co jest jeszcze fajne w tej sukience? Znowu tutaj, jeśli chodzi o podejście sylwetkowe, to, że jakby z jednej strony sylwetki na przykład Y, czyli szerokie u góry, czy W, postawne u góry, czy sylwetka O, czyli z szeroką talią, sylwetka plus size, teoretycznie nie mogą zabudowywać się tak wysoko, nie mogą nosić takich bardzo płytkich dekoltów, ale przez to, że tu są piękne przezroczystości, to znowu jest sukienka dla wszystkich sylwetek i ona nie jest mocno przy ciele, więc też będzie bardzo fajnie grała z figurą, więc znowu jest to dobra propozycja w zasadzie dla każdej z nas i pamiętajmy, że kolor granatowy to jest kolor, który pasuje w zasadzie wszystkim typom kolorystycznym, więc jest to kolor, przy którym nie można się pomylić. Podsumowując, jeśli chodzi o nasze wyjścia weselne, chrzty czy komunie, moim zdaniem można pójść w garniturze, pójść w kombinezonie lub w sukience. Wszystko zależy od dodatków i wszystko zależy od wybieranych kolorów. Pamiętajcie proszę, żeby zostawić lajka, zasubskrybować mój kanał i oczywiście napisać, która z wymienionych stylizacji podobała Wam się najbardziej. W opisie znajdują się wszystkie linki, których mogłybyście potrzebować, jeżeli któraś z moich stylizacji Wam się spodobała. Nieustająco zachęcam do zakupienia mojego e-booku plus size. Link też macie w opisie. Uwaga, w e-booku jest niesamowita niespodzianka, ponieważ można usłyszeć, jak śpiewam. Tak, wiem, nawet dla samego tego mojego śpiewania warto zainwestować w e-booka. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia następnym razem.